Prawdopodobnie nawalił układ szyjny. A co u ciebie? Zastanawiam się, czy nie trzeba wymienić przewodów. Lepiej wymienić cały układ, zamiast go naprawiać. Dać dziesiątkę? Zastosuj XX50, jeśli mamy jakiś na składzie. Podwójne X-y mają dłuższą żywotność. Pięćdziesiątka może nie pasować. Może uda ci się przesunąć integrator głębiej w klatkę piersiową. Spróbuję. Znowu serwomechanizm równowagi? Tak, przewróciła się dziś po południu. Chyba siadł czujnik. Ale jeśli to układ centralny, będziemy musieli ją otworzyć. Sprawdźcie to, zanim się zdecydujecie. A temu co dolega? Wadliwe reakcje. Znowu? Od chwili otwarcia Delos odsetek awarii był zgodny z wyliczeniami komputerów. Wynosił 0,3 awarii zbieżnych w czasie lub nie na 24-godzinny cykl pracy androidów. Tak zakładał plan i w pełni panowaliśmy nad sytuacją. Do większości awarii o pomniejszym znaczeniu dochodziło w układach peryferyjnych. Wszystko zmieniło się 1,5 miesiąca temu, kiedy w starożytnym Rzymie odsetek awarii zwiększył się 2-krotnie w ciągu tygodnia. Co więcej, zaobserwowaliśmy nieproporcjonalny wzrost awarii w układach centralnych w stosunku do peryferyjnych. Pojawiły się pewne problemy z utrzymaniem wilgotności i homeostazy.